Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo się cieszę, że jesteśmy w takim licznym gronie, pomimo takiej, a nie innej temperatury. Doświadczenie takiego spotkania, myślę, że dla części z nas jest znane, dla części będzie czymś nowym. Ostatecznie spotykamy się, to też pięknie, bo to inicjatywa w ogóle młodzieży, żeby spotkać żywego Boga. Myślę, że jeżeli w ich sercach jest takie pragnienie, żeby spotykać Boga żywego, to w każdym z nas jest. Ono jest gdzieś tam pewnie pozamykane czy betonowane. Ale w tym spotkaniu chcemy modlić się żywą wiarę. W tej dzisiejszej formie nie będzie za bardzo też takiej przestrzeni na może modlitwę, do której się przyzwyczailiśmy, czy regułką, czy litanią. Bardziej będzie przestrzeń do mówienia do Pana Boga. Może ktoś będzie miał odwagę mówić na głos do Pana Boga spontanicznie. Zachęcam. Jeżeli nie, to zachęcam każdego, kto jest, do modlitwy serca. Do zamykania oczu, wylewania serca przed Panem Bogiem. Trochę zapominania, kto jest po prawej, po lewej stronie. Bo to dziś na ten moment, w tym momencie nie jest to najważniejsze. Najważniejszy jest On i spotkanie z Nim. Też są różne pieśni przygotowane przez młodzież. I one będą w trakcie wyśpiewywane. Na ekranie będą teksty, prawda? Będą teksty. Więc zachęcam do włączania się. Wydaną pieśń będziemy powtarzać. Raz, drugi, trzeci, żeby zapamiętać. Wiktor Żabka, widzisz, jakie ty masz fluidy, że... Żartuję. Ładnie, ładnie. Więc już nie przedłużając, chcemy spotykać Boga żywego. I zachęcam do prostej rzeczy, do otwierania serca. Ksiądz proboszcz jest konfesjonalem, można korzystać w trakcie tego spotkania, nabożeństwa, modlitwy, po prostu tej modlitwy, sakramentu pokuty i pojednania. Później będzie też ksiądz Łukasz. Także jeżeli przyjdzie takie natchnienie w sercu, to też zachęcam.
z całego serca. Bardzo poraniona, gdzieś daleko od Pana Boga. Może ktoś ma takie doświadczenie, że Ci w ostatnim czasie był gdzieś daleko. Chcemy stawać przy Tobie, dobry Jezu. Cieszę się, że jesteś. Że możemy mówić do Ciebie. Wzywamy Ducha Świętego na początku, żeby ożywiał nasze serca. Żeby nasze serca były pełne entuzjazmu ze spotkania dobrego Boga. Chcemy się cieszyć z tego, że Pan Bóg właśnie jest i działa przez Ducha Świętego. Duch Święty ożywia, Duch Święty oczyszcza, Duch Święty też daje poczucie, że jesteśmy ważni, potrzebni. Duch Święty nas umacnia. Prowadzi do tego, żeby mówić o Panu Bogu wszędzie tam, gdzie jesteśmy. Wzywajmy Ducha Świętego ze wszystkimi charyzmatami. Przyjdź, Duchu Święty. Z Twoją mocą przyjdź, Duchu Święty. Z darem modlitwy przyjdź, Duchu Święty. Można wzywać Ducha Świętego. Przychodź, Duchu Święty, prosimy Cię. Umacnij nas. Spokojem w sercu. Przyjdź, Duchu Święty. Przychodź, Duchu Święty. Zwam Cię. Doświadczeniem Twojej miłości. Przyjdź, Duchu Święty. Może ktoś właśnie nie ma doświadczenia miłości Pana Boga. Proś o nią teraz, albo ktoś zapomniał o tym. Prosimy Cię, Panie Jezu, przypominam nam, że kochasz. Pobudzaj nasze właśnie wszystkie zmysły. Niech one będą kierowane w Twoją stronę. Ku uwielbieniu, ku chwaleniu Cię. Przyjdź, Duchu Święty. Wzywamy przez pieśń. Przyjdź, Duchu Święty. Wzywamy Cię. Wybieram Cię. Bądź jak ogień w ciele, rozpal mnie.
Jezusa, który jest bardzo dobry, który jest kochający. Wylewaj się naraz na nas. Dawaj nam doświadczenie ciepłych dłoni, ciepłego serca, doświadczenie Twojego powiewu. Chcemy być doświadczeni cali, chcemy być zanurzeni w tej modlitwie. Ale to Ty wybierz sposób, jak do nas dotrzesz. Może to być nawet delikatne dotknięcie serca. Zachęcam każdego do otwierania się na doświadczenie Pana Boga. Pan Bóg jest czuły i troskliwy. I ma plan dla każdego. Miał plan dla Maryi konkretny. Dzisiaj jest sobota. Też taki szczególny dzień poświęcony Maryi. Chcemy i przez jej ręce się modlić. Maryjo, dawaj nam takie poczucie, czy wypraszaj nam poczucie tego, że Jezus jest. Jego obecności. Nie, ona niekoniecznie musi być zawsze jakaś taka bardzo mocna. Taka, jaka jest wola Boża. Tego doświadczenia chcę. Przez Maryję. Śpiewajmy dla Maryi pieśń. Jeżeli jest tekst na ekranie, ktoś zna, to zachęcam do śpiewania. To też jest nasza modlitwa.
działa jak chce ostatecznie, ale to też jest jedna z jego form dotykania serca. Bo bardzo delikatnie. Jezus też chce do nas mówić i dotykać miejsc, których się nie spodziewamy. Które gdzieś tam tylko my znamy. My wiemy, co tam jest na dnie serca. Panie Jezu, dotykaj tych miejsc. Może doświadczenie nieprzebaczenia, jakiejś ogromnej złości, smutku na bliską osobę. Chcę Ci, Panie Jezu, prosić o Twoje doświadczenie. Z którym trzeba się zmierzyć.
warto to zrobić przez Maryję. Teraz niech zostanie ta cisza. Bo może będą przychodzić teraz trudne jakieś doświadczenia. Pan Bóg przez nie chce mówić. I nie przez przypadek jakieś sytuacje w swoim życiu są obecne. Przez Maryję, przez jej ręce, teraz w takiej chwili ciszy, zamkniętymi oczami najlepiej, chyba że komuś pomaga patrzeć na Jezusa, ale przez ręce Maryi oddaj doświadczenie jakieś trudne. Może jakaś modlitwa niewysłuchana, tak jak Kananejki. Może choroba. Niewiara małżonka, małżonki. Wyśmiewanie w szkole. Spróbuj to nazwać teraz przez moment. I przez ręce Maryi oddaj to Bogu. Może jesteś nieposłuszny woli Boga. Maryja jest królową posłuszeństwa. Przez jej ręce. Tą rzecz, która ci tak bardzo boli i się nie zgadzasz. Maryja, kiedy się zgadza na Boży plan, mówi tak, fiat. I zaraz po tym jest kolejna scena, jak spotyka Elżbietę. I po krótkiej wymianie zdań wypowiada najwspanialszy hymn uwielbienia. Chcemy dzisiaj bardzo Cię, Panie Boże, uwielbiać. Przez śpiew, przez mówienie do Ciebie. Jeżeli ta rzeczywistość, która jest trudna, jest już oddana, to będzie łatwiej uwielbiać. Może zacząć grać właśnie śmiało gitara. Możemy uwielbiać Pana Boga. Uwielbiam Cię, Panie Jezu, doświadczeniem mojego kapłaństwa. Uwielbiam Cię, Panie Jezu. Panie Jezu. Uwielbiam Cię, Panie Jezu, doświadczeniem pracę z młodzieżą. Uwielbiam Cię, Panie Jezu.
Uwielbiam Cię, Panie Jezu, w moich rodzicach. Uwielbiam Cię, Panie Jezu. Uwielbiam Cię, Panie Jezu, w doświadczeniu dnia codziennego. Uwielbiam Cię, Panie Jezu. Możemy w takiej modlitwie równoczesnej, zanim jeszcze zaśpiewamy pieśń, niech ta gra, mówić Panu Bogu, za co uwielbiamy. Nawet pod nosem, pół szeptem. Uwielbiam Cię, Panie Jezu. Uwielbiam Cię, wyższamy. Uwielbiam Cię. Za to, że jesteś, bądź uwielbiony, Panie Jezu. Uwielbiam Cię. Uwielbiam Cię. Chama Ty szere, chama Ty szere. Możemy to wykrzyczeć właśnie w tej pieśni. Ze wszystkimi ludami i narodami. Bądź uwielbiony, Panie Jezu. Uwielbiam Cię, Panie Jezu. Dobry Boże, właśnie pieśnią, która jest o osobach, które gdzieś tam odchodzą od Ciebie. Niech powstanie pokolenie osób, które Cię uwielbiają, które Cię kochają, które zmienią i nasze miasto, nasz kraj. Prosimy Cię o Twoje właśnie, Twoje stawiennictwo, o Twoją obecność, Twoją obecność.
po to, żebyś nas prowadził. Możemy śpiewać dalej. Bądź uwielbiony, Panie Jezu. Uwielbiamy Cię, Panie Jezu. Bądź uwielbiony, wywyższony. Dalej grać, gitara śmiało. Bo
chcemy Cię Boże uwielbiać, chcemy Cię wywyższać, chcemy Cię wyśpiewywać, to co mamy w sercu. Jeżeli nawet nie potrafimy wypowiadać tych słów, nie jesteśmy w stanie, to chociaż przez pieśń módlmy się. Pan Bóg wtedy też otwiera na Jego łaskę. Uwielbiamy Cię, wywyższamy Cię. Jesteś błogosławiony, jesteś cudowny.
obecne w całym naszym życiu, w takich chwilach, kiedy jesteśmy mocni i słabi. Chcemy, żeby Pan Bóg nas błogosławił. Chcemy, żeby Pan Bóg był blisko, bardzo blisko. Co chwilę będzie Boże błogosławieństwo w takiej formie, że podejdę z Jezusem do ławy. Będzie można czy z ławki wyjść, czy być bliżej, czy podejść. Ale ostatecznie patrz na Jezusa. Zespół będzie śpiewał w tym czasie, a Jezus będzie szedł i patrzył. A ten wzrok może uzdrawiać.
Panie Jezu, wierzymy i wyznajemy, że jesteś obecny pośród nas. Błogosław nam i prowadź przez Chrystusa, Pana naszego.
Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Umój Jezu. Maryjo, Króla Boży, Maryjo, Króla Boży,
Za chwilę będzie cichy zapada zmrok, ale tak mi przyszło podczas tej modlitwy, kiedy szedłem z Panem Jezusem. Nie jest to obowiązkiem, jeżeli nie będzie, to się nic nie stanie. Ale może ktoś z tego dzisiejszego dnia, z tego doświadczenia chce powiedzieć świadectwo. Żeby się też nie krępować, nie musi być stąd. Zaraz na mikrofon można powiedzieć z mikrofonu tutaj troszkę niżej. Mamy taką chwilę, jeżeli ktoś chce powiedzieć świadectwo, może Pan Bóg dotknął czegoś szczególnego, coś się wydarzyło, jakaś emocja się zrodziła, to warto o tym powiedzieć. Nie musi być długo. Można po prostu kilka zdań. Ja mogę się podzielić teraz jakby tylko jednym jakby zdaniem, które cały czas jakby jest w mojej głowie, że ten Pan Jezus, który przechodził tutaj między nami, to On jest naprawdę ten sam, jest tym samym Jezusem, o którym słyszymy co niedzielę w Ewangelii. Ten, który przychodził do ludzi, do apostołów, który przychodził do tłumu, który rozmierzał chleb, to jest ten sam Pan Jezus. Chwała Bogu za to doświadczenie. Super. Ja też mam ochotę. Proszę bardzo. To ja mam takie doświadczenie. Byłam wcześniej w laboratorium wiary. Mam na imię siostra Jacynta. I kiedy Pan Jezus przychodził, miałam taką pewność, że On jest taki prosty i taki jasny i taki czysty i że do każdego z nas chce tak prosto mówić tam, gdzie jesteśmy i tam, gdzie żyjemy. I dał mi tyle pokoju w sercu i takiej po prostu pewności, że On jest obok, że nie muszę się bać, nikt z nas nie musi się bać, że On jest po prostu obok i chce nas prowadzić i iść z nami. Chwała Panu. Moje raczej nie będzie świadectwo, ale bardzo dziękuję Panu Bogu za to, że mogliśmy dzisiaj tego wieczoru Go uwielbiać, modlić się. Dziękuję młodzieży, której właśnie było to inicjatywą z dwóch wspólnot, z Laboratorium Wiary i z Wojska Gedeona. Dziękuję księdzu Tomaszowi i dziękuję księdzu Łukaszowi, który też był odpowiedzialny za nagłośnienie i za światło. Bardzo Wam dziękuję. Pan Bóg dzisiaj bardzo się cieszy Waszą modlitwą i Waszym otwartym sercem. I myślę, że my wszyscy, doświadczając Jego bliskości, Jego obecności, tak naprawdę stajemy się jednocześnie jakąś swoistą monstrancją Pana Boga. Ta adoracja i uwielbienie, ona musi mieć ciąg dalszy. Ten ciąg dalszy będzie w Waszym domu, w Waszej rodzinie, wśród Waszych przyjaciół. Bo jeśli ktoś został napromieniowany Bogiem, tak to powiem, ktoś, kto zaczerpnął Jego światła, ktoś, kto spojrzał Bogu w oczy, a Bóg spojrzał mu z miłością w oczy, to ten ktoś nie może wrócić do domu, prawda, żeby nie podzielić się tym, co go tutaj spotkało, kto go tutaj spotka. A więc uwielbienie Boga to jest życie, czyli moja relacja wobec tych, których spotykam, których mam na co dzień. Uwielbiam Boga w tym człowieku, którego spotykam, który może mnie kocha, ale może też mnie nie kochać, może mnie nie lubić. Uwielbiam Cię, Panie, w Nim. Uwielbiam Cię w Słowie, które codziennie czytam, które rozważam. Uwielbiam Cię, Panie, w Komunii Świętej, którą mam łaskę przyjmować, czy sakramencie pokuty. Uwielbiam Cię, Panie, w relacjach, które mam. Uwielbiam Cię, Panie, w chorobie, w
cierpieniu, w bólu. Uwielbiam Cię, Panie, w niezrozumieniu tego, co się ze mną dzieje i wokół mnie dzieje. Uwielbiam Cię, Panie. Modlitwa uwielbienia jest modlitwą tą totalnej bezinteresowności. W tej modlitwie o nic nie prosimy i niczego od Boga nie chcemy, tylko po prostu chcemy mówić Mu: uwielbiam Cię w moim życiu, w moim sercu, takim, jakie ono dzisiaj jest. Uwielbienie to styl życia. Co to znaczy? To znaczy, że pośród tych wszystkich różnych sytuacji, problemów, kłopotów, ja ciągle chodzę w obecności Boga, zabieram Go z każdej Eucharystii, zabieram Go z każdej adoracji i niosę Go w świat. Promieniuję Bogiem. Co to znaczy? To znaczy, że staram się myśleć jak Bóg, staram się mówić jak Bóg, staram się kochać jak Bóg, staram się Go naśladować. Dlatego potrzebne jest nam uwielbienie, które uczy nas wyjścia z egoizmu i pychy, które uczy nas wyjścia do drugiego człowieka z otwartym sercem. Tak jak Bóg ma otwarte serce i chce przytulać Ciebie. I mówi do Ciebie wręcz: przytul się do mnie. Przytul się. I nie bój się. Bardzo dziękuję za ten wieczór uwielbienia, adoracji, modlitwy i za Waszą obecność. Amen. Zaśpiewamy pieśń Cichy zapada zmrok. Możemy cały Kościół, prawda, tutaj okrążyć kaplicę. Myślę, że będzie lepiej, jakbyśmy się połączyli ławkami. A, no to w ławkach, tak, to tam. Czyli ta ławka się łączy z tą ławką i tak po kolei. Jak na środę wychodzimy. Na możliwości. Dodam jeszcze, że uwielbienie jest spontaniczne. Także to jest właśnie piękne. Cichy zapada zmrok, idzie już ciemna noc. Cichy zapada zmrok, idzie już ciemna noc. Nie zniknie i cię.